Luxoret i dzisiaj mamy unboxing Stagmaty, jak tutaj mamy napisane, w generacji trzeciej oczywiście i Tamera, kostkę z Cube i Smarmaru od Netcube'a, link oczywiście w opisie. Przysyłka jest naprawdę duża, przysyłka kurierem DPD, patrzcie jakie to jest duże, naprawdę jest to dość duża przysyłka. Okej, myślę, że nie będzie mi tutaj to tło wychodziło tak za bardzo. I dobra, bierzmy się do unboxowania. Okej, więc myślę, że tutaj sobie... O, nie rzucać jeszcze mamy. No, dobra, nie będę rzucał, no. Dobra. Włóżmy to sobie, może... A, to widzicie. Okej. Oj, coś naczęło takiego. Nie, dobra, tylko... No tak, to jest... Dobra, cicho. Okej. Wow, sorry, wyjechałem trochę z tłem, ale no, inaczej nie mogę. Za bardzo, tutaj mi jest ciężko przez statyw, to tak. O. Kurczę. Dobra, najwyżej... A. Może wstanę sobie, okej. I to włóknie po prostu. Kosztowało mnie to 255 zł łącznie. O kurczę. O. Mamy ładnie to zawinięte. Zaraz, okej. O, dobra. Jeszcze to. Sorry, tam może z tyłem wychodzę, ale po prostu inaczej nie mogę. Jest to naprawdę dość dobrze zapakowane. Tutaj jeszcze. Okej. Jeszcze tu. I za chwilę ujrzymy. O, sorry. Ujrzymy naszą matę. Stagmata. Generacja trzecia i Timer. Okej. Dobra, mamy naszą przesyłkę. Ja tutaj tło teraz wyrównam. Pewnie nie widzieliście za dużo. Ale okej, jeszcze tutaj mamy folię. Przetnę to. Dobra. Tutaj mamy. Dobra. Teraz będę miał już nareszcie tło. Wow, spoko. Dobra. Jeszcze coś tutaj mamy? A, jeszcze to. Oj. Dobra. Jeszcze to. Dobra. Nareszcie się dostaliśmy do wnętrza naszej przysyłki. O, i proszę, mamy tutaj naprawdę sporo rzeczy. A tutaj, dobra. O, możecie wszystko zobaczyć. Więc dobra, bierzmy się do unboxowania. Na samym początku... O, folia blokowa. Oj. I mamy tutaj naszą stagmatę zawiniętą. Za chwilę to rozpakujemy. O, czyżby dwie? Nie, jedna? Nie, dwie. Dwa na jeden na jeden. Naprawdę dziękuję. Nie zamawiałem tego, dodam. Timer, tak. Ha. Nareszcie będę miał timer. Smarmaru. Kostka z Cube od firmy Lanlan. Nie wiem, co to jest. A, to jest pole żółte z Cube, tak. I tu mamy jeszcze folię bąbelkową. Kolejną. Mamy naszą torbę. Ona nie jest aż tak duża, jak się może wydaje. My możemy podpisać sobie, czy to jest. W środku raczej nic nie ma. Ten. I jeszcze tu, tutaj dostaliśmy jakiś upominek. O, od SpeedCube'a. Naprawdę interesujące. Może tego za dobrze nie widać. O, teraz. Przepraszam, od NetCube'a. Pomyliłem się. Od NetCube'a to jest unboxing. Naprawdę to jest takie lekko gumowe, ale to jest naprawdę interesujące. Zachowam to sobie w tym. I naprawdę dziękuję. Bardzo dziękuję. Naprawdę? Przyznam, że bardzo fajne. I dobra, myślałem, że będzie jakiś wareczek na kostkę, ale to naprawdę jest super interesujące. Ha, ci widać moją kamerę. Lekko. Dobra, więc tak. Zacznijmy od torby. Może jeszcze tak rzućmy na nią chwilę okiem. Czy mamy coś może w środku takiego specjalnego? Nic za bardzo. Dobra, mamy tutaj w torbie. Okej, to już sobie dam tutaj.
Może tak, teraz smar maru, ponieważ tutaj gdzieś mam ten drugi smar. Ten już mi się kończy. Pewnie nie zobaczycie, ale ten już mi się powoli kończy. Jest strasznie lekki w ogóle. I ten zunboxujemy sobie. Dobra. Tutaj to wypchnę jakoś. O, dobra. Ale nasz smar maru. Dobra. Ten na dół. To wypchnę, czyli tutaj. O, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jeszcze raz dodam, bo to naprawdę intrygujące. Dobra, może teraz kostka taka. W ogóle to pudełko wywalmy stąd. I dajmy tutaj te nasze rzeczy. Hop. Dobra. I jeszcze skup, oczywiście. Więc może to zunboxujmy. Niestety to pudełko nie ma, więc moja kolekcja. Nie będzie tutaj do kolekcji moich pudełek. Okej. Przyznam, że to jest strasznie, ale to strasznie trudna kostka. Myślę, że nie będę jej umiał ułożyć, dlatego jej nie chcę za bardzo mieszać, bo to jest za trudna kostka dla mnie. Po prostu przepraszam, ale tej kostki ułożyć nie umiem i niestety tej kostki nie ułożę. Patrzcie, jakoś pomieszam, ale to tak, że zapamiętałem po prostu. Wiecie, tej kostki nie umiem ułożyć. No i tyle. Dobra, teraz może weźmy się za unboxing maty, samej maty. A że to na razie damy tutaj. Mata, mata. Dobra, o. Okej, ludzie. Naprawdę jestem teraz taki podjarany po prostu. Wow, ona jest dużo, większa niż myślałem. Na zawodach myślałem, że to jest o wiele, o wiele, o wiele mniejsze. Pamiętałem z Radom Open. Myślałem, że to jest takie właśnie mniejsze niż się wydaje na filmach, ale kurczę, ale fajny tutaj taki cień, pewnie tego nie widzicie, takie są rzucane. Na to się zazwyczaj nie zwraca takiej uwagi, ale to jest naprawdę epickie. Epickie są odcienie tego. Jest to mata głównie stosowana do kubeczków, ale speedcuberzy też takie maty stosują. Jest naprawdę szeroka, może o tak, nie jest aż tak mocno. I ta kamera troszeczkę mi tam odbija światło, tak gorzej, ale naprawdę jest epicka ta mata. Super. Bardzo, bardzo fajna. W tym ma te takie zaczepy. O, pokażę wam. I dobra, może teraz timer i później skup. To nie mogę się doczekać, aż odpakuję ten timer. Widzę, mamy. Tak? Ale patrzcie, jakie to jest epickie po prostu. Epicka jest ta mata. Timer. Stagmata. I z tego co wiem, to już są baterie, ale nie wolno zapalać bez tej folii właśnie. Remove for use. Teraz close. Nie. Nie wiem do końca jak to otworzyć, ale chyba trzeba odkręcić. Więc nie odpalę timera. Na razie na waszych oczach, bo sobie to później będę musiał odkręcić. Ale założę timer na matę. Czekajcie, troszeczkę może przesunę tego w górę. O. To się z tego co wiem, zakłada. Tak? I przesuwa w lewo. Dzięki czemu to nie wypada z maty. O, podniosłem teraz, ale tak się po prostu to nie zsuwa z maty i jest to naprawdę stabilne. Się zasuwa i nawet jak się podniesie już w górę, trzeba po prostu dobrze zasunąć i mamy. No i po prostu startuję i układam. Troszeczkę jakoś czerwonym na tej kamerze, nie wiem dlaczego. Później to zobaczę. Ok? No naprawdę już. Mata jest super. I została nam już ostatnia rzecz, czyli Skup. Tak. Naprawdę dziękuję Netcube'owi za te wszystkie upominki. I w ogóle między innymi dał mi lekko zniżki, więc też mu bardzo dziękuję. Link oczywiście macie do sklepu w opisie. Jest to Allegrowicz i naprawdę wysyłka. Zamówiłem to przedwczoraj, ale mi pisał, że już pakuję rzeczy i mu odpisałem po 2 godzinach, więc parkuję paczki, a wysłał na drugi dzień, kiedy po prostu już od razu. Jest przesyłka natychmiastowa, kurier podeszło po 2 dniach. W zasadzie można powiedzieć po dniu. Wow, nie ma żadnej instrukcji, okej. Skup. Do kolekcji pudełek. Dziękuję. I czekajcie, to jest tak. Wow, ten skup jest jeszcze fajniejszy niż myślałem. Tak, jakoś się to bierze. Tak, tutaj widzę, że... A tak już nie można. A on tak, bo ten nie zmienia kształtu, racja.
Tak. Kurczę, naprawdę epicka to kostka. To jest jakoś tak się robi, pamiętam, jakieś algorytmy są na to przystosowane. Trochę jakoś, nie wiem dlaczego tak jest dziwnie, jakby taki półmrok panował, ale kurczę. Tak. Tak, jakoś się bierze, kurczę. Naprawdę fajna zabawka. O kurczę. Będę miał naprawdę przy tym mega fan pewnie przy układaniu, więc ja za chwilę będę lecieć się tej kostki uczyć, więc jeszcze raz podsumujmy. Ale zarąbista jest ta mata i to nie jest żaden plastik, to jest po prostu takie zwykłe, fajne, miłe dotyku. I dobra, teraz czekajcie. Dobra. Mieliśmy tutaj z Cuba. Może dam to troszeczkę do góry, to będzie na miniaturkę przy okazji. Może tak zrobię breloczek jeszcze. O, pokażę wam go jeszcze raz. Kurczę, naprawdę breloczek ten jest epicki. Na pewno gdzieś go sobie przy kluczek przyczepię. Nie zapomnę o NetCube za taką fajną wysyłeczkę. Hop, dobra. Mieliśmy te rzeczy. Smar, breloczek, no i jeszcze tutaj torba. Więc to by było na tyle w tym unboxingu. Ja sobie za chwilę ten timer ogarnę. Naprawdę jest to mega, mega wszystkie są te rzeczy. Ten Cube naprawdę jest super. Ta mata po prostu też jest epicka. Jest tutaj system klikowy w tej kostce i możecie się spodziewać recenzji tej kostki dość niedługo. W zasadzie w takiej kostce niepotrzebne jest ścinanie, ale teraz, o kurczę, naprawdę epicka jest ta kostka. Super, świetnie. Dobra, więc to by było na tyle i trzymajcie się i cześć. Narka. Mieliśmy tę kostkę z Cube. Breloczek, kolejny jakby breloczek, kostkę, której nie umiem w ogóle ułożyć, Smar Maru oraz torba, mata i timer firmy Speedstack generacji 3, więc to by było tyle i trzymajcie się i cześć, narka! Jeszcze tak dodam, że timer nagrywa do tysięcznych sekundy, czyli że 0,000 i to jest naprawdę epickie, więc to jeszcze chciałem dopowiedzieć, bo przed chwilą go włączyłem, ale spodziewajcie się recenzji i na innych filmach go włączę. To będzie taka zachęta. Cześć!